i jakby otwiera zupełnie nowe drogi i wchodzi na zupełnie nowy rynek. Proszę Państwa, Mini właśnie zaprezentowało i za chwilę to zobaczycie zupełnie nowego SUV-a. Zobaczcie sami. Samochód, który mimo tego, że jest autem przede wszystkim praktycznym, nie zatraci swojego niesamowitego charakteru. Najważniejszą rzeczą, która do tej pory zawsze była największą bolączką, był bagażnik. W nowym Mini ten bagażnik już jest znacznie większy. Projektowano ten samochód tak, aby mógł się stać tym pierwszym samochodem, jedynym samochodem w rodzinie. Samochodem przede wszystkim uniwersalnym. Strasznie się cieszę, że Mini zaczyna dojrzewać, że staje się samochodem nie tylko miejskim, małym, że pozostaje nazwą z Mini, ale staje się dorastać do klientów i do ich potrzeb. I najlepszym przykładem jest ten Countryman, który przede wszystkim urósł. Niezwykle ważne jest to, że nie zatracił swojego charakteru, a ten charakter Mini był dosyć specyficzny. Był to samochód, który miał być przede wszystkim gadżetem, a nie tylko i wyłącznie wozidłem z punktu A do punktu B. Tak wygląda nowy Mini Countryman. Jest to bardzo fajny samochód miejski. Myślę, że wkomponuje się w środowisko nie tylko miejskie, ale takie cross country rzeczywiście wcale nie jest takie Mini. Myślę, że to jest fajny, bardzo fajny rodzinny samochód i spełni oczekiwania nas wszystkich, czyli naszej rodziny BMW. Szanowni Państwo, kolejna premiera w salonie Mini Dobrzańskiej już za nami. Mamy nadzieję, że nowy samochód w rodzinie Mini przypadł Państwu do gustu i mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy je na krakowskich drogach. Dziękujemy Państwu za przybycie i do zobaczenia w Mini Dobrzańskiej.